Maksiu urodził się 18 września 2013 roku w Toruniu. Mierzył 57 cm i ważył 3874 gramy. Uzyskał 10 punktów w skali Apgar. Po 2 dniach pobytu w szpitalu bez żadnych przeciwwskazań został wypisany do domu. Po kolejnym tygodniu, ze względu na podwyższony poziom bilirubiny wskazujący żółtaczkę, poddany został 4-dniowej hospitalizacji. Od tamtej pory rozwój Maksia był prawidłowy. Niepokój jego rodziców budził jedynie fakt, iż Maksio był strasznym śpiochem i często przejawiał brak apetytu. Dzięki ich czujności i wytrwałości zlecono wykonanie szczegółowych badań krwi. W związku z tym, iż poziom limfocytów był znacznie podwyższony, w dniu 27 listopada został ponownie przyjęty do szpitala. Na diagnozę nie trzeba było długo czekać. U Maksia stwierdzono ostrą białaczkę limfoblastyczną. Od tamtej pory zaczęła się ciągła walka z chorobą. Niemal natychmiast Maksio został poddany sterydo i chemioterapii. Ponadto przeprowadzono u niego zabieg wprowadzenia wkłucia centralnego, tzw. browiaka. Niejednokrotnie miał również przetaczaną krew. W dniu 1 grudnia lekarze stwierdzili, że ze względu na złą odpowiedź na zastosowane leczenie i wykrycie genu MLL, który powoduje ciągłe namnażanie komórek nowotworowych, jedynym ratunkiem dla Maksia jest przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego. Pomóżmy Maksiowi w tej nierównej walce. Rejestrując się w bazie dawców komórek macierzystych, dajecie nadzieję na lepsze jutro. Być może to właśnie wy uratujecie jego życie lub tysięcy innych chorych. W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że jest chory na białaczkę. Ty także możesz pomóc, rejestrując się jako potencjalny dawca szpiku na www.dkms.pl.